Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przemawianie dla mnie tutaj przed Polonią w Chicago jest wielkim wzruszeniem i wielkim zaszczytem. Dziękuję, że Państwo są. Szanowni Państwo, jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych nie tylko jako syn Janusza Kurtyki, ale także jako reprezentant Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katastrofy Narodowej pod Smoleńskiem. I nazwa tego stowarzyszenia jest jakże znamienna. Katyń 2010. Można by zapytać, dlaczego to stowarzyszenie musiało powstać? Dlaczego rodziny musiały się zebrać, zjednoczyć, kiedy przecież mamy nasze państwo, mamy naszą prokuraturę, rząd, toczy się śledztwo. Przecież wszystko niby powinno być okej. Ale tak nie jest. I my o tym, że tak nie jest, przekonywaliśmy się od samego początku. Szanowni Państwo, dzień po katastrofie musieliśmy lecieć do Moskwy, żeby dokonać identyfikacji ciała. I już w Moskwie byliśmy w stanie się przekonać o tym, jak niesamowity bałagan panuje w rosyjskich materiałach śledczych. Jak niesamowity bałagan panuje i jak niesamowita niekompetencja wśród nich. Dlatego, że my musieliśmy tam zostać aż 4 dni, żeby dokonać identyfikacji. Identyfikacji ciała, które były w bardzo dobrym stanie. I kiedy po jednym dniu zorientowaliśmy się, jak nieprecyzyjne są opisy rosyjskie, które nam prezentowali, musieliśmy wziąć sprawę we własne ręce. I musieliśmy najpierw poprosić wszystkich śledczych o to, żeby nam pokazywali po kolei rzeczy, o to, żeby nam pokazywali zdjęcia tych rzeczy. I dopiero po zdjęciach rzeczy udało nam się dotrzeć do właściwego ciała. W międzyczasie też musieliśmy zmienić rosyjskiego śledczego, dlatego że ten, którego mieliśmy za pierwszym od początku, tym czemu się po prostu nie nadało. I tylko dzięki temu, że zmieniliśmy go na bardziej kompetentnego, byliśmy w stanie dokończyć tę procedurę. I szanowni Państwo, my jesteśmy szczęściarzami, dlatego że nam udało się zidentyfikować to ciało. Natomiast część rodzin odjechała z Moskwy z niczym. Nie udało nam się. Dlatego, że te ciała były w niesamowicie złym stanie. Naprawdę nie mogli w żaden sposób dotrzeć do tego, kto jest ich bliskim. Proszę sobie wyobrazić, jak wielka musiała być ich rozpacz. No ale pozostawała jeszcze jedna ścieżka. Były nią identyfikacje DNA, które już od początku budziły nasze wątpliwości, dlatego że powiedziano nam, że one zostaną wykonane w tydzień. W tydzień, góra do dwóch. Normalnie tego typu procedura, pobranie danych DNA od członków rodziny i od ofiar, od różnych części tych ofiar, zajmuje parę miesięcy. A oni chcieli to zrobić w 1,5 tygodnia. I już sama ta informacja musiała wzbudzić nasze podejrzenia.